Witam wszystkich tajemitonautów. Przykro nam to stwierdzić, ale kończy się powoli wstęp do zniszczenia świata takiego, jaki znamy. Sam świat jeszcze będzie trwał spory kawałek czasu. Niektórzy prorocy, tacy jak Nostradamus czy Baba Vanga, przewidywali jego całkowity koniec na rok 3030 lub wyżej. Dlaczego większość ludzi jest przekonana o tym, że jest to koniec preludium? Wyliczenia mówią jasno w oparciu o cykliczność wzrostu i upadku cywilizacji. Świat już był w pełni rozkwitu na apogeum 4000 lat przed naszą erą. Był stwarzany przez 6 dni, a 7 to dzień odpoczynku. Tym 7 dniem odpoczynku po stworzeniu świata było 1000 lat poprzedzające te 4000 przed naszą erą. To właśnie pierwszego dnia, 4000 lat przed naszą erą, rozpoczął się upadek naszej cywilizacji. Każdy dzień na Ziemi jako 1000 lat u Boga, mówi Biblia. Odliczanie zagłady jest proste. 4 dni degradacji to 4 lata przed naszą erą. Kolejne 2 dni degradacji świata to 2000 lat naszej ery. 4000 przed naszą erą plus 2000 naszej ery daje 6000 lat degradacji, czyli 6 dni. Teraz, od roku 2000 mamy dzień odpoczynku. 1000 lat w pokoju. Dzień 7. Aby to jednak mogło nastąpić, musi nadejść Armagedon, który wyczyści świat do ostatniego zła, jakie na nim jest. Jaki będzie scenariusz tej czystki? Gdzieś tam pojawiają się jakieś wizje u jasnowidzów, że mkną po niebie rakiety, przemieszczają się ludzie, ale są to wizje, które mogą wynikać z logicznego wnioskowania wydarzenia, co za tym idzie, takie wizje nic nie wnoszą do naszego życia prócz skołowania. Jednak zdarzają się ludzie natchnieni przez Ducha Świętego lub dobroczynne energie kosmiczne non-stop walczące z tymi przeciwnościami. Zwał jak zwał, ale wiemy już od dawna, że mówimy o tych samych zjawiskach, które miały miejsce na przestrzeni wieków, ale po prostu inaczej je nazywamy. Jedną z takich pomocnych przepowiedni, a w zasadzie mocny scenariusz, przedostał się do opinii publicznej dzięki siostrze Lucji, a właściwie Lucille Santos, znanej również jako Lucia de Jesus dos Santos. Lucia była portugalską zakonnicą, której dane było być świadkiem objawień maryjnych w Fatimie w 1917 roku. Niektóre z orędzi Matki Boskiej przekazała za pośrednictwem ojca Augustyna Fuentesa. Był to jedyny zakonnik, który dostał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z siostrą Lucją jako ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję orędzia dotyczą m.in. III wojny światowej, zaburzeń w przyrodzie i przyszłości Polski. Scenariusz III wojny światowej, który został objawiony siostrze Lucji, pojawił się w książce Stephena Lasseyra Odkryte sekrety przyszłości z 1992 roku. Nie jest to przyjemny w odbiorze scenariusz, ale to, o czym mówi, powinno hamować zapędy wszystkich polityków na całym świecie, zapędy dominacji i całkowitej władzy nad światem. Scenariusz III wojny światowej zaczyna się w momencie ruchów migracyjnych, mniejszych lub większych konfliktów militarnych. I właśnie jeden z takich konfliktów militarnych ma być ogniskiem zapalnym. Rosja ma być uwikłana w konflikt zbrojny jeszcze w momencie, w którym nie będzie jednoznacznie poświęcona Najświętszemu Sercu Maryi. Wiadomym jest, że takie poświęcenie bezpośrednio przez papieża nie zostało uczynione mimo orędzia Matki Boskiej. Za namową włoskich kardynałów papież poświęcił Najświętszemu Sercu Maryi cały świat, jednak nie o to chodziło Matce Boskiej. Jak jest zapisane w przepowiedni? Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walki i okrucieństwa będą straszne. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas II wojny światowej. Zaskoczenie, szybkość i bezwzględny terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama zrzuci, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach. Także Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa.
Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii, w Iraku, Turcji, Iranie i na Bałkanach, w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy w trakcie tej wojny, będzie krokiem samobójczym. Niemcy będą liczyć na zajęcie Polski, co marzy im się od dawna. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata nie będzie po ich stronie. Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczędzały będą ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do Chin. W języku chińskim będzie się to nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawiedliwości. Potem nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na całą Europę. Polska, Czechy i Słowacja, widząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka ich zagłada, połączą się w walce i stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom. Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, gdyż kraj ten jest wewnętrznie podzielony, a Rosja wywrze w tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie i za widmo klęski. Dopiero kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na zajętą wcześniej Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie. Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś i Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne. Ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez miłosierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą cofać się w kierunku Ukrainy i na Bałkany. Rosjanie będą stosowali system spalonej ziemi. Nie zostawią za sobą nic, co mogłoby podtrzymać życie ludzi. Wtedy od południa z Iraku uderzą Amerykanie. Wybuchnie powstanie na Kaukazie, które rozleje się aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność. Ziemia nie chce wojny. Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu objawieniach. Będą one potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany kres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała ręka Pana. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znosić triumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swojej grozie i ohydzie, gdyż to ludzie jej oczekują, przywołują każdego dnia. Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez miłosierdzie Boże. Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Początkowo będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze popiołów, huragany, ulewy i powodzie. Zacznie oddychać ogromny wulkan w Europie, położony blisko granicy Polski. Mówi się, że od dawna jest nieczynny, on jednak tylko śpi i czeka na głos Pana. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego na Morzu Śródziemnym, ruchy dna wywołają potężne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodują największe zniszczenia brzegów Europy oraz obu Ameryk, mniej w Ameryce Południowej i Afryki.
Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Holandia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną zalane morzem, które wtargnie w Dolinę Renu. W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo po tym, jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oceanu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Będą mieli zdecydowany wpływ na to, co się dzieje, bowiem to ich wolna wola sprowadzi wszystkie nieszczęścia, gdyż to ludzie, nie kto inny, wybrali zło za swojego przywódcę. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną kompletnie zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbliżej tolerujące bezprawie. Miasta kłamliwe, zdeprawowane, które zdeptały ludzką moralność. Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą, jak wszystkie ziemie przybrzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią niewidziane dotąd powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich. Ziemia zacznie zacierać ślady cywilizacji ludzi, którzy nie umiłowali Boga, który ich stworzył na podobieństwo swoje. Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą musiały być opracowane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsienia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Te wszystkie kataklizmy zaskoczą armię chińską od północy, ale będzie ona już w Europie w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi. Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie centrum. Paryż potem odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na ziemię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczucia to wizja już nie nadchodzącego świata, ale naszego, obecnego. Ludzie na próżno będą wzywać miłosierdzia i to ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości. Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszystkich Polaków będących na ziemiach niemieckich. Jeżeli ocalejecie z tej strasznej wojny, zginiecie w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Czym prędzej wracajcie do Polski. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną nieprawością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się Doliną Śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą, przybierając formę gigantycznych tsunami. Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zostanie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni południa zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, jakiego jeszcze człowiek nie przeżywał. Mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jeszcze będzie trwać chaos. Wtedy Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych. Jak widzicie, drodzy widzowie tajemitów, nie jest to miła przepowiednia. Dokładna w swym destrukcyjnym języku, ale też niosąca nadzieję na przetrwanie ludzi, którzy jednak oddadzą się Bogu i Maryi. Niebagatelną rolę w tych czasach będzie tutaj odgrywała Częstochowa. Co mówi się o Polsce? Jak jest napisane?
W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przybrzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie wracajcie na Zagłębie, dopiero jak minie kataklizm. Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, Portom i Śląskowi. Miast na ziemiach zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnięcie. Będą chcieli odebrać Sudety i całe tereny, które należały do nich do 1945 roku. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona, która będzie przygotowana, do tego nie dopuści. Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nienawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze Ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa. Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem na Ziemi, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. To od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawami bożymi. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo Boże, gdyż dosyć zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jedną ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki. Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej Królowej Polski. Ale tam, gdzie zamieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali ziemię, a ocalałej da błogosławieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski. On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty i czystym musi pozostać. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie pomoc ludności. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otworzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego na świecie pod berłem Bożym.